ale już dotyczy jakieś inne. Proszę bardzo, jeszcze jest parę minut czasu, to proszę. Może... Bardzo dziękuję za tę wspaniałą możliwość spotkania się z Panem tutaj. I chciałem się zapytać o to szczęście, jakie stało się Pana udziałem w tym piekle Auschwitz. Szczęście w postaci tego, że udało się Panu stąd wyrostać. Chciałem się zapytać, jakie w ogóle były możliwości tego, żeby się można było wydostać. Czy to było działanie podziemia, czy to było działanie Armii Krajowej, czy też jakie inne? Dobrze. O, przepraszam, teraz słuchać. Więc Panie Profesorze, moje pytanie dotyczy tego, że tego Pana szczęścia, w nieszczęściu znalezienia się w Auschwitz, że udało się Pana stamtąd wydostać. I chciałem się dopytać, jakie w ogóle były możliwości przeprowadzenia takiej akcji? Czy to były jakieś działania podziemia, czy jakie inne w ogóle? Jak to było możliwe, że niektórym osobom jednak udawało się z Auschwitz wydostać? Oczywiście było to tych osób niewiele, ale takie przypadki zdarzały. Nie. Jak Auschwitz realnie? Nie. Jak było możliwe, żeby stamtąd wyrostać? To jest bardzo mądre pytanie i bardzo ciekawe. Ja sam sobie zadawałem to pytanie, ale przede wszystkim dla ścisłości zostało zwolnione nie Żydów, ale Żydów z Auschwitz kilkaset osób. W sumie głównie w latach 40-41, nie później. Ale śladowo zdarzało się jeszcze 43, nawet 4, też śladowo. To mogło być wynikiem jakichś międzynarodowych interwencji, albo wyraźnie układu kogoś, miał w rodzinie kogoś, jakiegoś arystokraty niemieckiego, który przez snobizm tam załatwił jakiś oficer SS, to można wyjątkowo sobie wyobrazić. Czyli o mnie chodzi, sprawa była bardzo prosta. Mój ojciec był urzędnikiem Banku Polskiego, w czasie wojny też, biura likwidacji Banku Polskiego, to jest Henderszalety, byli Bank Polski w Warszawie. No tak jak po wojnie był kilka lat urzędnikiem Narodowego Banku Polskiego na Kościuszku. Zawsze do końca życia doszli do emerytury, był urzędnikiem tego banku. I mój ojciec był rozsądnym, praktycznym człowiekiem. Powiada mi tak, było to gdzieś wczesną wiosną 40 roku. Mówi, słuchaj, dzieją się różne rzeczy, ta wojna potrwa, nie wiadomo jak długo. Ja nie wierzę, że ona się skończyła za kilka tygodni czy kilka miesięcy. Słuchaj, zaczął ludzi potrzebować do roboty. Mówię, złapią cię albo zmuszą, pojedziesz na roboty do Niemiec. To będziesz pracował na nich. Słuchaj, nie, wymyśliłem dla ciebie pracę półspołeczną, dostaniesz tam symbolicznych parę złotych, ale będziesz pracował na Polach. Ja mówię, no co? Mówię, słuchaj, ja jestem w jakimś stopniu działaczem społecznym Polskiego Czerwonego Krzyża. I nawet uchodzę za takiego mecenasa trochę Czerwonego Krzyża w dzielnicy Warszawa Północ. Rzeczywiście to było coś, bo ojciec był wyższym urzędnikiem banku. Chętnie się widzi takich ludzi, które w swoim gronie społecznym, towarzyszy społecznym, czy mają znajomości, co załatwią, pomogą nas. Każdy jest w sobie normalnie. Ja mówię, dobrze, a co? No oni, zobaczymy, ja się dowiem. No i okazało się, że Polski Czerwony Krzyż w 40 roku wiosną zakładał poradnie dla ubogich, lekarską na Żoliborzu, na ulicy Hozjusza, obok sławnego później przez Popiełuszkę po dziesiątkach lat kościoła świętego Stanisława Koski. Tam był obok kościoła jeden dom, to było bodajże Hozjusza 2. I ten dom to była na parterze poradnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Porada kosztowała 1 zł przedwojenny, każdy z ulicy mógł wejść. Dawano recepty, jakie można było najtańsze, legalnie. Pracowała społecznie lekarka, nazywała się, pamiętam, dr Ochnicz-Czerniewska. I siostra, która była siostra Maria, nie wiem, jak się nazywała, i jednej osobie sprzątacz, administrator,
odźwierny goniec księgowy i to byłem ja. No, a ja miałem wtedy 19 lat. No, i na 18, to dopiero luty. No, i, no ale tyle umiałem, prawda? A więc dostawałem, ja pamiętam dokładnie, 140 ówczesnych złotych pensji. No to kilo masła kosztowało kilkadziesiąt złotych. Także pomyślałem, ale ojciec, no miałem legitymację. Po polsku i po niemiecku. Czyli jestem angielszczyzny, podnoszony rodem, to jest adres Miesiąca Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale, jak się potem okazało, na tej legitymacji nie było tak zwanej gapy, czyli bramy, czyli niemieckiej pieczęci dodatkowej, która dla policji była ważniejsza od niemieckojęzycznych polskich instytucji. Ja byłem się pracownicy gazowni, elektrowni, wodociągu, kolei, nie byli łapani za nic. Jakby coś zrobili, to tak, ale za nic nie, w łapankach nie. I to samo miało miejsce w Górnym Krzyżu. Trzeba trafić, że złapali nie tylko mnie, ale wielu innych takich, w całej Polsce. Bo ta branka to była brała Außer Ordentliche Befriedungsaktion, nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, w całej GG 4,5 tysiąca miało być ostrzelanych, 20 tysięcy zeszłanych do obozu. No a już w Niemczech. To wykonywano od wiosny do jesieni 1940 roku. To było już osądzone w Rymberce, czyli to stara sprawa. No i Czerwony Krzyż zaczął interweniować w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, żeby on skierował do niemieckiego Czerwonego Krzyża w Genewie, który był też afiliowany, wykazy aresztowanych i bez procesu przebywających, czyli niewinnych, bo nieskazanych pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja byłem na tej kwestii, no ale to trwało 7 miesięcy, te staranie. To powinno trwać 7 dni, trwało 7 miesięcy. Ja przeżyłem jesień, zimę i wiosnę. Z domu, z którego mi zabrano 14 osób. W momencie, kiedy ja wychodziłem, 11 już nie żyło. Ja, czyli trzeba powiedzieć, że próba nerwów była spora. No, ale zwolniono mnie. I ponieważ oni sobie sprawdzali w kartotekach. Ja w żadnej przedwojennej kartotece wywiadu niemieckiego ani Gestapo nie mogłem mieć, bo ja przedwojowałem gówniarz 16-17 lat i to w Warszawie. Czyli nie miałem nic do czynienia, to nie Bydgoszcz, to nie Toruń, no to nawet nie Łódź, nie to nie było. No. Nie miałem do czynienia ani z żadnymi Niemcami. Dosłownie przed wojną nie znałem osobiście ani jednego Niemca. Ani jednego. Po Warszawie to można nic wiedzieć. Żeby to ale nie znałem żadnego. Także to było powodem mojego zwolnienia, w moim przypadku. Były starania różne, na przykład zwolniono sekretarza szpitala Schreibera, nazywał się Art, Zbigniew Art. Tu jeszcze Zbigniew ten człowiek, zabrany była pan, sekretarz na ulicy, nie miał żadnych dokumentów. Siedział dłużej ode mnie, ponad rok, potem spotykał go na ulicy w Warszawie. Jego matka była młodysta. I miała, była sama, jedyny syn, miała gdzieś na ulicy Żurawi, taki salon buddystyczny i miała klientki jedne, ojczdończki i rajzdończki. Jedne polecały ją drugi. I miała jakąś klientkę, żonę jakiegoś człowieka ze SS czy ze SAPO, tego nie wiem. I ona wybłagała ją, że jej syn niewinnie siedzi i bez pieniędzy ją chroniono. I to wiedziałem od tego człowieka i od jego matki, bo byłem tam w domu, no to może być jeden na tysiąc, bo akurat gdyby nie modyska, a na przykład chlenietka, gdyby nie miała niemieckiej znajomych, to by nie miała, a tak się złożyło. Także nikt, nie żaden aparat, nawet najbardziej totalny, nie ma miejsc mniej szczelnych. Także jak nikt nie jest pełną tajemnicą, czyli ktoś wie więcej niż dwie osoby, najlepiej jedna. Ale jak wie więcej niż dwie, nigdy nie ma pewności tajemnicy. Ja byłem szkolony w AK, w wywiadzie i coś z tego się nauczyłem. No, krótko mówiąc, a ponadto to jeszcze powiem anegdotycznie, już ponieważ wspomniałem, z większością wspominał mojego ojca, który miał taki zdrowy chłopski rozum, chłopskim synem zresztą, jedyny wykształcony w rodzinie i
który mówił do mnie, jak miałem 10 lat, pamiętam, ty od nikogo w szkole nie pożyczaj niczego, a szczególnie pieniędzy. I nikomu niczego nie pożyczaj. A jeżeli ja ci daję to kieszonkowe, tyle i tyle złotych miesięcznie, rób sobie rachunek. I nie musisz mi to pokazywać. Sam musisz wiedzieć, na co wydawać. Na cukierki, na kino, na obrocie. Żebyś wiedział na końcu miesiąca, na co wydawać. I jeszcze jedno. Pamiętaj, nie kłam. Bo kto kłamie, to kiedyś ukradnie. A kto kradnie, to może i zabić. Jeszcze jedno. Nigdy niczego lekkomyślnie nie podpisuj. Możesz podpisać weksel, a możesz podpisać wyrok śmierci. Nigdy niczego lekkomyślnie nie podpisuj. Na celach pojedynczych bezpiece to błogosławione wspomnienie, które oni mnie kusili, a tata mawia, synku, nigdy niczego nie podpisuj. No i dobrze, i nie podpisywałem, się nie krępuje żadnego imperium. Pocztówce na kartce kończącej się podpisał, to proszę bardzo, jeżeli nie ma takich chętnych, to do następnej obecności. Proszę, jeszcze jedno pytanie. Proszę. Panie profesorze, ja chciałam zapytać o pana działalność w Grzegocie. Jak to się stało, że właśnie pan zaczął działać? No to nawet kiedyś opisałem takie książce życie trudne, lecz nie robię, którą wydał za, proszę państwa, no to było bardzo proste. Ja wyszedłem z tego poświęcenia cholernie sfrustrowany. Ja byłem absolwentem katolickiego gimnazjum prywatnego i liceum. Byłem wychowany bardzo w duchu tego gimnazjum, a tymczasem w obozie zarysował się do mnie kompletny kryzys wiary. Po prostu nie mogłem dać sobie rady z tym wszystkim, a tym mądrzejsi ode mnie sobie dawali. Jak wiadomo do dziś teologowie całego świata, nie tylko katolicy, ale i protestanci, prawosławni, Żydzi, dyskutują o woli Boga, i Ashoa, o wola Boga, Holokausta. I wyszedłem z tego obozu, kilka miesięcy się borykałem i poszedłem do spowiedzi. Trafiłem na niezwykłego wyższą spowiednika, który potem był członkiem Komitetu Obrony Robotników po 10 latach, no, który to spowiednik powiedział do mnie tak, kiedy mu mówiłem, że ja nie mogę się z tym pogodzić, jak Bóg może to dopuszczać. Ja, ludzie giną, starzy ludzie opowiadają mi o tym, jak ja mogę patrzeć im do oczy, że ja żyję, a oni giną, to jest niesprawiedliwe. A on powiedział do mnie tak, słuchaj, ty przyszedłeś, powiada się panu Bogu, przyszedłeś do ciebie. Ja jestem człowiekiem, jak ty. Ja też nie wiem, czego chce Bóg. Ale wiem na pewno, że gdyby Bóg nie chciał, nie byłby zwolniony. A skoro jesteś zwolniony, proszę zastanów się od drugiej strony. Po co? Po co? Tak? Idziemy tak przypadkowo? Czy po coś? Zastanów się. Może po coś? Ja nic nie mogę. Ja mogę zrobić dobrego coś. Tak się domyślam. A on mówi, nie przechodź obojętnie, jeżeli będziesz mógł. No, ale ja jestem studentem tajnego uniwersytetu, bo już byłem, tak już jest, nie mam pieniędzy, nie mam środków, no czekam na koniec wojny, jak wszyscy, co ja mogę zrobić. A on mówi, a jest to się będzie dzieje? Ja mówię, no, skoro się słyszy, to już nie było w konsultacji. No to zastanów się. Potem spotkałem i poznałem w innych okolicznościach Zofię Kosak. I Zofia Kosak powiada do mnie po dłuższej rozmowie, słuchaj, ja się będę mówić w łeb. I powiedziałam o Oświęcimiu, o tym mówiłem, ona jeszcze była przed, ona była o Oświęcimiu potem. I ona powiedziała do mnie, że słuchaj, no, ja za moje wyczucie chyba zgodzę się trafić. Czy mi pomożesz? Ja mówię, ale czy?
ja tam się opiekuję różnym dziećmi, wiesz, zbyt, no, ale czasami są sprawy nie tylko dzieciom. Czym brak, ja mam starszą mojej matki. Mówię, no, ja jestem starszą kobietą, no, trzeba mi czym młodego, prawdego, rozsądnego mężczyzny, który coś wie. A ja mówię, no, no dobrze, ale co ja mówię? Ale pomożesz mi czy nie? Są we mnie kierujące uczucie w synu. Czy ja mogę tej kobiecie, wielkiej polskiej pisarce powiedzieć, boję się? Czy mam? No powiedziałem, no to dobrze. No to tak dobrze, to zaraz się zaczęło. I tak się rozmówkę wkręciłem w tymczasowy komitet pomocy, a potem rząd polski akurat zdecydował pomóc. Komenda Górna KAI, dyrektora rządu i powstała Rada Pomocy Żydom i byłem w gronie jej założycieli. No i partyjnym oczywiście człowiekiem, 20-letnim, 21-letnim. Jestem dzisiaj obywatelem honorowym państwa Izrael. W całym świecie to jest dostrzegane i cenione. Nie było drugiego ministra spraw zagranicznych w Unii Europejskiej, który byłby obywatelem honorowym państwa Izrael. A ja byłem. To zupełnie inaczej. Daje tylko przyjemność, satysfakcję. Ale dla kraju, którego jestem obywatelem, może to być bardzo pożyteczne i jest. W bardzo wielu sprawach jest. I no, tak się zaczęło. O tym pisałem, książki wydawałem, to nie da się powiedzieć kilku zdaniach. Są ludzie, których osobiście udało mi się przyczynić do ich ocalenia, co najmniej dwie, trzy osoby, na pewno sprawdzajnie, właśnie ten jeden księgarz łódzki, po wojnie, a przed wojną lubowski, Gerber, w Stanach Zjednoczonych nie radno, ale złożył zeznania Jadaszek. Potem późniejszy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, sławny matematyk, profesor Edward Marczewski, ja nazwisko Marczewski dla niego wymyśliłem i chemikartę załatwiałem prawdziwą, bo nazywało się Finlein. Przeżył wojnę, był rektorem uniwersytetu, zaprzyjaźniłem się z jego rodziną, żyją do jego córki, wiedzą o tym. No, to jest wielka frajda, ale to jest wszystko ta wielka frajda. To nie jest prawda, że za te medale czy obywatelstwo dostaje się pieniądze czy pomocy nie. Są różne fundacje, które gdybym się zwrócił, że umieram z głodu, a pomogłem, to może by mi dały, gdybym ja się zwrócił, ale się nie zwrócił. Ja nie przyjąłem od Niemców żadnego grosza, żadnego odszkodowania, choć jako minister spraw zagranicznych starałem się o odszkodowania dla innych Polaków, bo uważałem, że nie ma odszkodowania na mnie za to, co oni ze mną robili. Nie ma, po prostu nie chcę, nie chcę tysięcy marek. Wtedy jeszcze było nie euro. Nie, to moja prywatna sprawa. Każdy rozumiem, ale sam nie. Nie. No i dobrze, przeżyłem. I dobrze. Otóż wydaje mi się, że trzeba kierować się głosem własnego instynktu, własnego sumienia. Nie byłem wychowany w domu bynajmniej jakimś tam lewicowym czy ateistycznym. Matka mnie oddała do katolickiego gimnazjum prywatnego, nie musiała. Chodziłem do dziecka do kościoła z matką, ale dla mnie wynikało z tego, że przykazanie miłości bliźniego i no, człowiek to jest człowiek, to coś znaczy. No i ponadto myślałem, że zrobił się synowi tak na złość. To jest ogromna satysfakcja. Moja wręcz prywatna cicha. Czy 21, to nie jest taki racjonalista, ma takie pomysły różne, prawda? A ja wam pokażę. Nie da się. To nie umiem specjalnie, znam wielu innych, pracowałem z innymi ludźmi, którzy byli różnie motywowani, kiedy z rodzin mieszanych. Ja nie mam w rodzinie żadnych mieszanych, akurat dzisiaj nie ożenił, z wynikiem, ani nie myślę za mąż, człowieka innego wyznania. Miałem ciocię Węgierkę, ale też katoliczka, prawda? A nie Kalinkę. No, także jeszcze. Także tak się złożyło.
nie umiem tego powiedzieć, tłumaczyć się z tego, to mi trudno, bo uważam, że to była myśl słuszna, a kończąc jestem mu wdzięczny do końca życia, modlę się o jego beatyfikację, o są jakieś starania, bo to ksiądz Jan Dzija. Przebieg dzisiejszych uroczystości rocznicowych w Oświęcimiu. I dzisiaj też głośno jest w mediach o tym, że nie zaproszono na uroczystości córki rotmistrza Pileckiego, Zofii Pileckiej. Chciałabym zapytać, czy może pan wie, kto, co miał wpływ na taką decyzję? Co bym chciał? Czy pan po prostu wie o tym, co spowodowało, że córki rotmistrza Pileckiego nie było, nie została zaproszona na dzisiejsze uroczystości w Oświęcimiu? Chodzi o córkę rotmistrza Witolda Pileckiego. O, głos mikrofonu. Nie wiem, ja nie rozsyłam zaproszeń. Zasada była taka, że nie rozsyłali nikt zaproszeń, dosłownie nikt. Wszyscy, którzy pojechali, znaczy jeżeli chodzi o państwa obce, ambasady zostały poinformowane, że my oczekujemy na więźniów lub tych, którzy uważają, że powinni być. Nikt, który tam pojechał, również informowany w tym. Co do więźniów, mówiliśmy to wszystkim komunikatom. Wszyscy więźniowie są pożądani bez ograniczeń ilości. Nawet pomagaliśmy zorganizowaniu materialnie kosztów przejazdów. Jeżeli chodzi o państwa Pileckich, tam syn córka, o ile wiem, że jakimi z nimi razem składam, nie jest sam, to poświęcił w pamięci ich ojca. Oni muszą sobie trochę na boku, bo się nie zainteresowaliśmy akurat tam być w tym momencie. Ja byłem gotowy, kiedy Pileckie został karę śmierci. Siedziałem z pięcioma osobami z jego procesu, z czasami, że nie dostali karę śmierci. Przyszli do innej celi, a on do innego dostał karę śmierci. Został zamordowany w Mukodowie w 1948 roku, zarządu Pomułki zresztą. Nie wiem, jeszcze tak święty Pomułka podobno, ale niezbędnie. No i święty Zarankiewicz, który odmówił jakiejkolwiek interwencji przy staraniach rodziny, żeby interweniował ułaskawienie. Ja byłem głęboko przekonany, że on będzie ułaskawiony i wszyscy ci z jego procesu, którzy byli skazani na karę więzienia, Sieracki, Różycki, Łakowski, mówili, że no, nie mu ułaskawił, bo nie są na walczą z faszyzmem, Tarowskim, Paweł i Błędem, gdzie budował, wrócił. Nie, na mili. Rozstrzelali na Mokadowie. W maju 41, w maju 1948. Ja wyszedłem wtedy w kwietniu w wyniku starań ludzi z Żegoty. Na krótko i zaraz mi zamknięto drugi roku. Ale wyszedłem w tym na krótko. I na wolności się dowiedziałem, wszedłem do rodzin tych, z którymi siedziałem, ale ja nie siedziałem, bo powiedziałem o przebiegu procesu. To było, oni byli z nim, bo przyszli do celi opowiedzieli. Nie wiem dlaczego, ja myślę, że szukać zaproszonych do zaproszenia rodzin, to jest w ogóle aparat przekraczający ci. Myśmy źle wynagradzani, ideowi ludzie, że tam pracują, robią pomocnymi siłami, ręcznie, to nie jest przedsiębiorstwo przemysłowe. Nie wiem, czy mnie by przyszło do głowy, jeżeli kimś utrzymuje kontakt. Ja utrzymuję kontakt z niektórymi ludźmi, którzy są rodzinami, czy jakiegoś małego tragicznego, ale zabitego. To wtedy wiem, co się dzieje, co oni myślą, ale z niego utrzymuję coraz mniej. Może nie umiem pani odpowiedzieć, koło tego Pileckiego, bo będą potem te różne apele, chcą sobie zawłaszczać na co czy owacy, a on był patriotą bez skazy, który chciał pójść na
kampania, dowiedzieć się, dokąd by muszą wyjść w Awalnie. Włączył się przecież na Żoliborzu mieszkanie swoim szwagierki, czyli z Galeria Wojska Polskiego.